Witajcie, moi kochani, w 55. odcinku Desim 4 Challenge 100 Dzieci. Jak widzicie, tutaj nasza Eli karmi swojego Dziedziusia. Także zaczynamy oglądanie. Łapka w górę i oglądamy. Na samym początku pokażę Wam, jaką dzisiaj rozrywkę przygotowałam dla naszej rodzinki. Jeśli wiecie albo jeśli nie wiecie, to Wam powiem. Wczoraj wyszły nowe akcesoria Desim 4 kino domowe. Ja wczoraj nagrałam takiego first looka, także jest na moim kanale już już Wam link w opisie. Zerknijcie sobie, co tam nowego wyszło. Także stwierdziłam, że robimy dzisiaj, słuchajcie, kino na zewnątrz. Takie piękne. Kolorowe, wypasione, mamy tutaj fajne pufy i tak dalej. Wyszła również maszyna do popcornu. Uuu, czekajcie. Tak to jest. Słuchajcie, przychodzi poczta. Mam takie odgłosy, a nie inne. Także Eli tutaj pięknie swojego, swoje dziecko nakarmi, i chciałabym, żebyś teraz e, zrobiła. Albo wiecie co, mam inny pomysł. Musimy tutaj przerzucić, zaraz kupimy jakąś szafeczkę do kuchni, słuchajcie, taką kuchenną, żeby sobie po prostu na zewnątrz postawić i tyle, e, tą maszynę do popcornu, i tak będzie, myślę, e, najlepiej, najwygodniej dla wszystkich. Także tu postawimy sobie szafeczkę, bum, 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 i ona będzie tu stała i przestawimy sobie maszyny do popcornu, albo może i drugą zakupimy, nie, dobra, przestawimy ją, po co nam dwie tak z drugiej strony i tu Eli będzie robiła popcorn dobrze i teraz nasza Elulka już swoje dziecko nakarmiła, ale jednak jeszcze płacze. Także trzeba, słuchajcie, chyba nie, nie będziemy uciszać. Może po prostu pokołyszymy i się uspokoi. A następnie zrobisz popcorn i zobaczymy. Bo jak ja robiłam dodatek, to tylko pokazywałam, jak robiłam first looka, to pokazywałam tylko jakby te rzeczy. Ale nie skupialiśmy się jeszcze na nowych tutaj rzeczach. I możemy, słuchajcie, zrobić. Bo tam było, że popcorn w karmelu i z masem to był standardowe wersje. A że Eli ma dziesiąteczkę zgotowania, także stwierdzi że zrobi też sobie jakieś inne rzeczy, więc można z cukrem, z serem, ale w karmelu brzmi najlepiej, bo mi to osobiście bardzo smakuje. E, także Eli e, biegnie, biegnij rób tam ten popkornik i dzieciaczki zaraz wracają ze szkoły. Także widzimy się jak dzieci wrócą ze szkoły i myślę, że będą dzisiaj jakieś urodzinki. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że krysi e, nie możemy wyprowadzić, bo Eli już się zbliża do czekajcie, podążajmy sobie za nią. Tuk tuk tuk. Ja chcę kamerkę, dobra. I Eli ma, dobra. Ile ma tam dni? 9 do kolejnej grupy wiekowej, także nigdy nie wiadomo, czy jej się coś dziwnego tutaj nie stanie, także musimy się trzymać w razie, gdyby mama po prostu zanie mogła, i wtedy ona przejmie rodzenie dzieci po niej. Także teraz oczywiście robimy popcorn, zobaczmy sobie, jak to wygląda, i czekamy na nasze dzieciaczki. Tak wygląda popcornik. Zobaczcie, tutaj pięknie się wyjmuje go i tak dalej. Bum, 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 bum. Ali sobie ucieka z tego popcornu. No dobra, on i tak się sam zrobi, także nie musisz nic innego robić. Chcesz coś zjeść? No to zjedz, i sobie, tylko może coś pożywnego. Zaraz ci tutaj, yy, ci, <noise> ci tutaj otworzymy lodówkę i co byś mogła tu zjeść? Ciasto marchewkowe? Może weź sobie krem, placek bananowy, no nie wiem, co byś mogła zjeść, Samych takich pierdół mamy tutaj dużo, może byś zjadła tam zapiekankę, robiliśmy tak ze szpinakiem, weź sobie porcję, zjedz i czekamy na nasze dzieciaczki. Okej, okay, także dzieciaczki wróciły ze szkoły, wystawiłam już tutaj torcik urodziny, słuchajcie, ma Krysia, no i Krysia zostaje u nas w domu, ona teraz będzie młodą, dorosłą, kolejne urodzinki ma Kevin, a nasze bliźniaki Norbercik, słuchajcie, i Grzesiu nie mają, mają tylko piąteczki, także oni niech idą się na chwilę położyć spać, mamusia sobie je, a reszta będzie miała urodzinki, czyli oczywiście dwie osoby, co ty chcesz się bawić tam koleżanko? proszę bardzo, wypowiedz życzenie, a później Kevinik będzie, także tutaj ładnie świętujemy niech sobie rodzeństwo razem poświętuje i tyle, a ty mały dlaczego spać nie idziesz, oj dobra to idziesz gdzieś, no okej, okay, to możesz iść gdzieś pięknie dmucha ogólnie chyba trzeba będzie troszeczkę naszą Krysię odchudzić, tak mi się wydaje tu, tu i zaraz będziemy słuchajcie robić przyjęcie muszę powiedzieć, młoda dorosła prześlicznie, Kevinku gdzie uciekasz chodź Kevin Oj oj oj, co tam się zadziało? Pum, purum, ponura! Cóż za cechy? dodaj świeczki urodzinowe. No chciałabym jednak, żeby ktoś inny, to mamo, zostałych ma takie cechy. No ale co, no tu się nie wybiera. Oj Eli, musisz chyba lecieć do dziecka. Co tam się dzieje? Weź. E, kołysz, czy dziecko nie ma urodzin? Powinno mieć. No nie ma, nie ma, nie ma, tu słuchajcie. Kewinek? Nie. Muchaj! Wypowiedz życzenie. Co tam się dzieje? A tutaj te żółte. Słuchajcie, to są lampiony z tego drzewa. Sprzątaczka polazła, sprzątaczka jest bardzo fajna, bo nam tutaj dużo pomaga. Uwaga. Ziup. No pokaż się. No co się stało? Co to się zacięło? Teraz dopiero jakaś przycinka nastąpiła. Słuchajcie, masakra, no nie? Mistrz kuchni, a kolejne będzie to... Głupciu. Okej, okay, okej. Okay. Jaka stylowa, człowieku. Jak ty wyskoczyłeś? To z wczorajszego, słuchajcie, z wczorajszych nowych akcesorii ten Tak, Dobra, idziemy przebierać całą ekipę. Co mi się tu dzieje? Pies biegnie. Już idę. Tak, chciałam przebierać ekipę, urodziny. Tutaj Kevinka, ale jeszcze Łukasz ma urodziny. Także mama tutaj kołysałaś go. Także teraz możesz go jeszcze postarzyć i wtedy będziemy e, przewijać wszystkich. E, przewijać. Po, e, przebierać. Dawaj. Pokaż, pokaż jak będzie Łukaszek wyglądał, bo jestem ciekawa. Czy będzie rudy, czy będzie ciemny? Bo ostatnio no, rudych mało się. mamy. O, jest rodzina. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Teraz wybieramy Łobuziaczek. I następnie będzie to mulk książkowy, i lecimy teraz już na przebiórkę ostatecznie. Proszę bardzo, to jest nasz kewinek taki z twarzyczki, dosyć przystojny, słuchajcie ale zobaczcie, zobaczcie chudy więc musiałam go tutaj pogrubiać trochę ubraniami, także mam nadzieję, że mi się udało w codziennym chyba właśnie mi się udało, bo to jest z tych nowych akcesoriów, kinodomowe takim mono i myślę, że tak trochę go poszerza także to jest jego strój codzienny, w sumie spodnie i buty też są z kina domowego, no ale tak jak mówię, link w opisie do first looka, tam wszystkie nowe rzeczy pokazałam, to jest jego strój codzienny oficjalny, sportowy do snu, imprezowy i do pływania. bardzo mi się sportowe podoba, lubię takie yo, yo klimaty. Kolejny, proszę bardzo, jest to Łukaszek. Tak wygląda Łukasz, bardzo fajny, taki maleńki. No, taki fajny Dziedziów, bym powiedziała. <laughs> to jest jego strój codzienny. A um, dalej mamy oficjalny sportowy do snu, do pływania. Oj, na imprezy dopływania zawsze mylę tę kolejność. A Kryśka nasza wygląda tak. Widzicie, trochę się przytyło, także trzeba ją troszeczkę odchudzić. Przechodzimy do rozgrywki. Okej, okay, także jesteśmy w ogrodzie. Dzisiaj czas wolny, pomimo że jutro do szkoły, ale dzisiaj czas wolny i mama zapewnia tutaj rozrywkę. E, także wszyscy ładnie tutaj przychodzą po popcorn. Nigdzie nie idziesz Eli. Chodźcie, weź porcję, wszyscy biorą popcorn i później będziemy sobie oglądać film. Także na początku. Popcornik, weź porcję, weź porcję ładnie i jeszcze ktoś tu, patrzcie, no muszę im tutaj razem klikać, bo jak ja tu biorę, weź porcję razem, no to tak średnio czasami to wychodzi, ale nikt tu nie siada, tylko teraz bierzemy tak. Oglądaj film z i będziemy oglądali sobie. Hmm, masakr z północy. Żeby dzieciaki się na noc nie bały, to na sam początku obejrzymy sobie straszny film i zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Także zapraszamy. Wszyscy idziemy ładnie z popcornem, tak? Wszyscy idą. Świetnie, cieszę się bardzo. I pięknie, będzie film. Mama siada. Dla wszystkich są tutaj miejsca. Kochany, siadaj tu. Usiądź. I ty też siadaj tu. Siadamy i będziemy patrzyli, jak wyglądają tutaj właśnie różne interakcje. Jak widzicie, rzucają sobie do buźki tym popcornem, a coś na czółko wpadło. Chłopaczki. Usiądź sobie tu ładnie. Mały. I ty siadaj tu. Uwaga, to będzie jakiś horror, no nie? Co się tak oni przesiadają? Uwaga. Czekamy jeszcze, aż się lampioniki zaczną świecić i aż się ściemni, i będzie to fajny efekt dawało. Oglądamy wszyscy ładnie. Uuu! O, ten co płacze. Tu nie było smutne. Oglądamy, oglądamy. Uwaga! A! Wyleciał popcorn, widzieliście to? Ale pięknie rzucacie. Ktoś tu nie wziął popcornu, maleńki. Uwaga! O! Uciszają, widzieliście? Sz, sz, sz. Będziemy patrzeć na ich reakcje. Czy komuś się znowu popcorn wysypie? O! Wysypał się! Harry Potter, morderstwo. Jak oni się boją tego! Ja wow, Jacy przestraszeni! Nie mogę z nich. Mały dlaczego stoisz? Usiądź sobie. Widzę, że się nam popcorn kończy. Patrz jaki królikos i się film skończył. Czyli teraz powtórka z rozrywki. Wszyscy biorą. Jeszcze raz, weź porcję. Wszyscy biorą na sam począteczku kolejny popcorn i dalej kolejny film. Zaraz sobie obejrzymy, zobaczymy, czy coś dla dzieci takiego na fajny sen będzie. Bierzecie tą porcję ładnie. O, skończył się. Mały idziesz do łazienki, dobrze, to idź. I teraz proszę bardzo, Eli zapodaję kolejny film. Oglądaj film z i może tu więcej opcji. Super dzieciaki, katastrofa mózgu i wszyscy oglądają razem z mamurką, mama. Bardzo nieswoja, co się stało. Siku. Oj, 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 oj. No cóż, no, może jeszcze wytrzymasz troszkę. Mam taką nadzieję. Oj, co ty taka? Czy mały nam wróci? Do kogo to dzwoni telefon? Co się dzieje? Ej, no kurczę. Uciekło mi, kliknę, a mi nie ma. Dzieciaki, siadać i oglądać, ładnie. Usiądź, wiem, że wam się chce, siku, zaraz pójdziecie. Tylko obejrzyjcie jeszcze chociaż kawałek. Te filmy są dosyć krótkie, z tego co zauważyłam. Fajnie wygląda ten stolik, no nie? Tutaj te miski, patrzcie, jak wyglądają. O nie, Eli się poszczała. Dobra, nikt tego nie widział. Jesteś w domu, oglądaj dalej, oglądaj. Nie, dobra, jesteś taka brudna, to już dobre. Niech dzieciaki same dokończą oglądanie. Widzę, że tobie chce się nawet spać, ale jeszcze jeszcze nawet wytrzymasz Poczekaj, zróbmy niskie ściany, idź tu, umyj się, wykąp się. Idź się, wykąp. Oglądają ludki? Patrzcie jak ucisza. A ten jaki przestraszony coś. Popatrzmy jak oni ten film oglądają. Oglądajcie ten filmik. Temu też się chce siczku, Pójdzie? Pięknie jedzą. Fajnie się poda to podrzucanie. Patrzcie jakie reakcje w ogóle na ten film mają. Pająk! No ślicznie, mały! Tak, oglądaj film z mamuńką Nie z mamuńką, tylko siostrą Mama się kąpie, świetnie Oglądacie to? A, żeby nie mówić, tak? Że cicho Podobał się film? Jeszcze się nie skończył, patrzcie O, widzicie? Cicho, cicho. Sz, sz. Eli wykąpa się. No co to ci higiena, nie weszła. Jeszcze dziecko ci wlazło. Dobra, wykąp się. A ten mały powinien siku zrobić, bo on się zaraz sika. Idź, skorzystaj szybciutko. Oni tam obejrzeli ten film, on już się skończył. Widzicie, tutaj energia wszystkim pada, także po prostu widzimy się rano i wszyscy idą spać. Dzisiaj lekcje nieodrobione, chyba, że uda im się rano stać i to ogarnąć także. Ok, moi kochani, jednak dzieciaczkom udało się poodrawić lekcję. Jak widzicie, Krysia troszeczkę tutaj pomaga. Pomoga pomaga, pomagała i pomaga dalej teraz Kewinkowi. E, Eli może już wstawać, może sobie zjeść jakieś śniadanko. Nie wiem, dlaczego wszyscy tutaj przychodzą. To jest jakaś dziwna sprawa. E, no, ale to nic, weź sobie e, tutaj oczywiście tą tartę, czy co tam robiłaś. Tutaj tobie się chce siku, ale to zaraz pójdziesz. To za sekundkę. Tylko pomóż tam dokończyć, odrabiać. Sikaj po miściosku. Tutaj widzę, dzieciaczki sobie też ładnie jedzą. I słuchajcie, mamy e, Łukaszka chorego. Zobaczcie, on tutaj na nim, to w ogóle to nie wygląda, żeby on był chory. No, nic tu nie ma, ale jednak jest. I pytać siebie, skąd mam te lekarstwa? No w komputerze się kupuje i jeszcze wydaje mi się, mam jest, tak, także jedno zostawimy i Łukaszek, ty może nie jedz teraz i nie oglądaj tego, tylko weź sobie tutaj weź lekarstwo. Nie wiem dlaczego wszyscy w sypialni są, umamy. To jest dziwna sprawa. Maleńki. Coś, jesteś głodny, no to też może zjeść. No dzisiaj, słuchajcie, śniadanie, umamy w sypialni. No śmiesznie, śmiesznie, no, ale jak tak dzieciaki chcą, jeżeli tak się swobodnie czują, to czemu by nie? Tu teraz wychodzicie nagle? No nie rozumiem. Dobrze, mały odrabię. Mały. Kevin to nie taki mały, ale ogólnie on i tak nie będzie miał żadnych tutaj popraw ocen, bo jeszcze nie zrobił żadnej umiejętności, ale i tak robi dodatkowe zaliczenie, więc to jest bardzo dobrze, że, że mu właśnie się tutaj powodzi, że dobrze mu idzie. Prawda? Że to się ogarnęło. Odrabię te lekcje, bo będziesz mógł zaraz zjeść. No i pięknie. I otworzymy i sobie też weźmiemy. Proszę bardzo. A ty koleżanko w nagrodę za to, że tak pięknie pomagałaś. Idźcie. Skorzystaj, a później możesz się wykąpać, ale może pójdziesz do innej łazienki, żeby cię nikt tutaj nie wlazł, bo tu jeszcze będziesz nie swoja i tak dalej. Mały wziął lekarstwo, także bardzo się cieszę. E, no i możesz też coś zjeść, tylko nie wiem gdzie to jedzenie chlebka, może weź sobie zjeść na śniadanie mama tyle chleba porobiła, o ile on tu jeszcze został jest może chleb marchewkowy o weź porcję i całkiem będzie ciekawie bum 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 mamuńka też ładnie je, ko się mamie chce siku no to chyba trzeba pójść tutaj. I skorzystaj, a Krysia nasza pójdzie się myć tu. Wykąp się. Maleńki, czemu Ty tutaj oglądasz filmy? Powinieneś coś zjeść. Zjedz sobie, zanim do szkoły pójdziesz, zjedz. Weź sobie też chlebka, proszę bardzo, jemy chlebek i tak dalej. Ci jedzą na stojące, nie wiem o co chodzi. Który to jest trymestr u Eli musimy jeszcze zobaczyć. Proszę bardzo, e, tu będzie ta widoczna. O, już nie wiadomo za ile poród. Zobaczcie, mamy tutaj 9 dni tylko. Także tu się martwię, że inna dziewczynka nam się jeszcze nie urodzi. Fajnie by było, żeby była dziewczynka. Ale czy tak będzie, to nie wiadomo. Halo, halo, jedz to szybko, bo do łazienki zaraz się sikasz. I będzie przypał, jak wcześniej. Ogólnie jeszcze Krysia malowała, zobaczcie, obrazy. Więc możecie zobaczyć, bo i schowałam do wyposażenia. tej wykres matematyczny bardzo ładny ogółem. Czekajcie, zrobię setu tu wysokie ściany i spróbuję to gdzieś powiesić. Ładny, no nie? coś takiego też na to średnio mi się podoba to dwa razy to samo więc w sumie możemy to sprzedać niech to, nie potrzebujemy tego ale ten wykres jest ładny ile ten wykres? 96 no najtańszy, ale bardzo ładny, podoba mi się tak jak już mówiłam, Krysia idzie sobie ładnie jeść zaraz szkoła się zaczyna także dzieciaczki, śpieszcie się, śpieszcie sprawdzamy tutaj Ciebie, czy wszystko jest tu jest ładnie zjedzone, towarzystwa trochę brakuje ale idzie jeszcze, się na chwilę prześpi na sekundeczkę tutaj ładnie też zjedzone, to też jeszcze na chwileczkę do spania tu też by się przydało jeszcze, nie, ty dokończ jedzenie mały chyba dzisiaj Łukasz nie idzie tak mi się wydaje, no ale zobaczymy w końcu co z tym, co z tym wyjdzie i tak dalej mama przepiękna poziom umie... poziom, przepiękne yy... przepiękny nastrój, zobaczcie same zielone tutaj, krechy tutaj proszę bardzo, jeszcze ognisko rozpaliliśmy, żeby było przyjemnie, usiądź sobie i możesz yy, ogrzeć się okej, okay, no to ogrzej się po prostu może za blisko to jest? A nie, ładnie. Dobrze. Dzieciaczki, wy do szkoły idziecie. Chłopaki moje, coś tu się gdzieś popsuło. Słyszę jakieś kapanie wody. No widzicie, dobry, mam jednak słów. Trzeba zamienić. Ja to wszystko zamieniam. Już bez sensu złotą rączkę zatrudniać, bo wiecie, jak to jest. Okej, okay. no to chłopaki, wstajemy do szkoły i idziemy. Proszę bardzo, podejdź tu. Wstajemy i podchodzimy wszyscy na zewnątrz. Podchodzimy i lecimy do szkoły. Nie, no do szkoły idź. Do szkoły. Halo, człowieku. Halo, do szkoły. Ty też do szkoły. Pięknie. Nie musisz tam podchodzić. Ty lecisz do szkoły. Tak. A mały dzisiaj idzie też? Też jednak. A on lekcji nie odrobił, czy odrobił? Odrobił na całe szczęście. Tylko nie ma żadnych tu poziomów ogarniętych. No ale cóż. No cóż, że ze Szwecji. Pięknie. A mamunia, co idzie robić? Oj, ciężko tobie jest. Czy ty nie jesteś przypadkiem jakaś chora? Mdłości, bitwę z własnym żołądkiem. No to co, no to, to takie są objawy ciąży, słuchajcie, no tak to się dzieje. Krysiu, idź się, prześpij na chwilę i mama też się prześpi, bo Krysia dzisiaj pojedzie z mamą po prostu do szpitala. Także co, widzimy się, jak dzieciaczki wrócą ze szkoły, albo jak poród, może być poród, wcześniej zobaczymy, pomyślimy. Także dziewczyny, do spania. Okej, okay, okej, okay. dzieci wróciły ze szkoły. Zaraz zobaczymy, co tutaj się działo. Czy jakieś poprawy ocen piątkowy, szóstkowy, szóstkowy i czwórkowy. Mama wyciągnęła tutaj rybkę z frytkami, zrobiła ja dzisiaj. Ale to za chwileczkę niech nasze chłopaczki mają jeszcze urodziny. Fajnie będzie, no nie? Proszę bardzo, jesteście szóstkowi. To ja się cieszę, kochani. Proszę bardzo, wypowiedz życzenie. I kolejny nasz Grzesio Bliźniaczek też tu podejdzie. I zaraz będziemy jeszcze na dodatek jeść obiad. Także tak to wygląda. Da. Kochani, będzie zaraz jedzenie. A Eli dalej wciąż jest i jeszcze porodu nie było. Także zobaczymy, zobaczymy co tu będzie się działo, co tam się dzieje u ciebie. Spać się chce, no to idźcie połóż na chwilę do mamy, może iść spać. Dzieciaczki, wracamy, wracamy. Tobie też się chce spać. No to pójdź sobie jeszcze też do mamusi tu na dół, bo zaraz i tak będzie obiad, także wiecie o co chodzi. Koleżanko, nie jedz. Nie jest, nie jedz, nie, jedz, nie jedz. Tutaj będziemy pięknie świętować i mama też nie ucieka, bo tu pięknie świętujemy. Urodzinki, chłopcy są bardzo zmęczeni, także chyba trzeba będzie ich zaraz wysłać do spania, bo zobaczcie, no po prostu, no cóż, takie to życie. Happy Birthday powiedziała. Ej, coś takiego, no nie, to nie, nie powiedziała happy, tylko hapu. Coś takiego. Pięknie. Pięknie. Taki wyskoczył nam. Norbercik. Oj, co to się stało? Wrażliwy. Ten kustosz. A kolejne będzie to. Tunturu. Wesoły. Chciałam powiedzieć, że smakosz. Chodź tu jeszcze, kochany, nie idź spać. Proszę bardzo, dodaj świeczki urodzinowe, bo teraz Twoje urodziny będą. Kochani, wy zaraz pójdziecie spać. I wyślę was nawet do lepszego łóżka, żebyście mogli się wyspać. Nawet was nie będę z tej okazji y, przebierać, no bo, no bo tak to jest. Mama nie jedz Mama, nie jedz, no, urodziny tu są. Obchodzimy urodziny. Na buuuu. Uh -huh. Ślicznie. Pięknie wyglądacie, moi kochani. Jeszcze no, przebieram was zaraz, ale was na początku wysyłam do spania, bo mi jest po prostu was aż żal, że jesteście w takich słabych nastrojach, kochani, perfekcjonista. Także zrobimy to tak, że chłopaków e, proszę bardzo do spanka, tylko tutaj, bo oni na górę nie dotrą. Czy dotrą? Może dotrą. Dobra, to niech idą w takim razie na górę spać, do różowego pokoju. A cóż, no, no niestety, no tak to wygląda. Niech idą sobie ładnie spać. E, no a mama chyba po prostu sobie sama weźmie porcję, bo no, nic innego tutaj nie można e, zawołać, bo reszta po prostu śpi. No takie są śpiochy. Weź ty dodaj jeszcze tu świeczki urodzinowe, żeby można to ładnie schować i zaraz sobie weź porcję pięknie, żeby nikt nam tego nie zeżar. E, no bo tak, oni idą spać. Co tu się dzieje? Impreza, jaka impreza? Niemożliwe imprezy. ci też śpią. I ten idzie spać, i ten mały śpi. No dobra, no to babki sobie pojedzą i pogadają i tyle. No, czekamy na poród, słuchajcie, czekamy. Okej, okay, Eli zjadła, była jeszcze w łazience, zobaczcie, no, jeszcze tutaj jej brakuje troszeczkę, także proszę bardzo, kochana, ty byś mogła coś popie popiec. Brakuje jej oczywiście do porodu, a nie wiemy, kiedy będzie ten poród. Zróbmy sobie pudding chlebowy. Chyba już go robiła, ale chciałabym, żeby Eli maksymalnie pieczenie zrobiła, także myślę, że. Że tutaj jeszcze trochę brakuje, które w ogóle jest pieczenie siódme. E, tutaj zatrudniam Krysię do sprzątania, także Krysiuńka ze wszystkich tutaj stron wszystko pozbierała, Patrzcie, jeszcze nawet biega. Ogólnie Krysiu mogłabyś się jeszcze zająć ogródkiem, czyli e, podlewać, no bo tu masakra jest tym. Ogólnie tutaj opryskać przeciw owadom trzeba jeszcze, co tutaj jeszcze, e, no chyba nie ma żadnych odchwaszczania. No dobra, na razie byś się po prostu tym zajęła, byłoby fajnie, tylko tutaj będziesz sprzątać, tak? Dzięki ci, kochana, za pomoc. Mama będzie piekła, także niech sobie tu ćwiczy, póki jest w dobrym humorze, a i tak musi czekać na poród. Okej, okay, Eli sobie tutaj piekła, no i oczywiście porodzik się zaczął, także e, proszę bardzo, lecimy teraz i urodziecko w szpitalu. Dołącz i weźmiemy, tak jak mówiłam, ze sobą naszą Krysię, niech ona leci z nami. I zobaczymy, co to nam się urodzi. Jestem ciekawa. Uwaga, poród się zaczął. Krysia jest z nami. Biegnij do mamy, szybko biegnij i zobacz, jak to wszystko wygląda. Czy to idzie nasz synek, Oliwier? Kurde, pokaż się poczekaj, czy to jest on? Tak, Oliwier tu jest, a tu jest jakiś Dominik. Yy, dobrze. Chodź, Krysia, szybko zobacz, mama rodzi. Może ty będziesz tak rodziła. No kto wie? No na razie się zapowiada, że Krzysia Krzysia, Krysia, 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 że Krysia będzie. Zobaczymy, czy będzie tutaj jakaś dziewczynaczka dla nas. Czekamy. Chciałabym bardzo dziewczynkę, wiecie? No to ja muszę przyspieszyć. Dziewczynka. Jee, yeah. yeah, jee, yeah, yeah. Mówiliście, słuchajcie, żeby nazywała się Lena. Także będzie Lena. Czy będzie jeszcze kolejna? Jest kolejna dziewczynka, także będzie się nazywała. Kolejna dziewczynka miała być Lena i e, Sandra. Sandra, Lena i Sandra, czyli bliźniaczki, słuchajcie. I na tym oto etapie. Będziemy musieli dzisiejszy odcinek zakończyć, ponieważ mamy już na fula. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dzieci, także no Eli po prostu już nie może kolejnego rodzić. Mam nadzieję, że brzusiu jej zaraz spadnie, także bardzo się cieszymy z bliźniaczków. Ja dziękuję Wam za oglądanie, łapka w górę, jeśli się, się podobało i do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Buziaki! Pa, pa!